tutaj pielgrzymi z różnych stron. Przyjmij, Mario, tę wdzięczność i przyjmij gościnność w naszej parafii, w naszych rodzinach. Ekscelencjo, księże biskupie, serdeczny Bóg zapłać za tę błogosławioną obecność. A powiem tak jeszcze więcej, proszę mi też może to wybaczyć, kiedy ksiądz biskup przygotowywał się na spotkanie z Matką Bożą i ubierał komrze, powiedział, to jest ta wyjątkowa, w której przeżywałem nawiedzenie 40 lat temu. I także tu, te 42 lata temu, z tego miejsca, za to towarzyszenie Matce Bożej na tuleckiej ziemi 42 lata temu, 1 maja i dzisiaj w imieniu własnym i wszystkich tu zgromadzonych dziękuję. A co do tak serdecznych i miłych pozdrowień od eminencji księdza kardynała Zenona Grochowskiego, odwzajemniamy się serdecznymi pozdrowieniami, ale także darem zawsze wdzięcznej modlitwy za to, co wydarzyło się 5 lat temu i nie tylko, kiedy eminencja ksiądz kardynał jako młody wikariusz z osiedla warszawskiego tutaj przybywał jako pielgrzym. Dzisiaj jest też tu z nami obecny przez te pozdrowienia i nie tylko, dlatego prosimy przekazać jutro te wyrazy uszanowania, wdzięczności, także z darem modlitwy, kiedy o północy będzie pasterka maryjna, to włączę eminencję, tak jak i księdza biskupa, bo przecież jest to msza święta w intencji wszystkich kapłanów i o nowe święte powołania. Nasza parafia to właściwie sanktuarium, przeżywa w tym roku tę równą datę, 40 lat od papieskiej koronacji. Dlatego też mamy herb papieża Franciszka, który jest też z nami z tymi pozdrowieniami w tym liście, życzeniami i błogosławieństwem. Ekscelencjo księże biskupie, to też z tego miejsca jako właśnie ceremoniarz, jak inaczej to określić, tu ksiądz biskup przewodniczył, organizował przebieg całej liturgii. Za to też serdeczny Bóg zapłać. Kochani, pragnę wszystkim tu obecnym jednym zdaniem podziękować, bo to przecież wasz wielki trud, przygotowanie 4 w sumie miejsc i Golgoty, tutaj tego ołtarza koronacyjnego i wnętrza sanktuarium, jutro jeszcze kaplica w Głowarzewie pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki, ale też poprzez instalację figur w tych naszych wioskach. Nie trudno to było zauważyć, że te wszystkie miejsca tak pięknie przygotowane, gdzie Matka Boża znalazła swoje miejsce, ale też i domy tak pięknie, właściwie nie wiem, czy nie wszystkie w parafii przygotowane. Kiedy wczoraj przyjeżdżaliśmy, czy przedwczoraj komorniki, to już w ogóle nie znajduję słów wdzięczności za to zaproszenie Matki Bożej do swoich domów. Kiedy popatrzymy na te wizerunki, ile tu ich jest, na tych cegłach, które czekają na mur jeszcze tulecki. Matko Boża, Ty dobrze wiesz, jak ta rodzina parafialna i pielgrzymi tuleccy Ciebie kochają. I za to, że dzisiaj jesteś, będziesz całą noc i jutro cały dzień, dziękujemy, a wierzymy, że pozostaniesz w naszych sercach na zawsze. Ojca Józefa poproszę jeszcze o słowo. Tutaj do pielgrzymów, bo za chwilę wejdziemy tam do sanktuarium. On jest malutkie, taka betlejemka, a tak wyjątkowe. Ale w tych małych rzeczach, w tych małych miejscach dokonywały się wielkie wydarzenia. W Nazaret, gdzie było zwiastowanie, w Betlejem, gdzie rodził się Jezus Chrystus. I serce może nasze takie małe, ale
bardzo otwarte na Maryję. I to Maryję bardzo cieszy, bo ona przychodzi jako mama do każdego. A mama się interesuje, co u dzieci słychać. Więc macie czas na to, żeby mamie opowiadać o swoim życiu. I wykorzystajcie maksymalnie ten czas, żeby mamie powiedzieć to wszystko, co chcielibyście zmienić może w swoim życiu, ale żeby ona po swojemu też poukładała wasze życie. Po błogosławieństwie będzie procesja, także tworzymy już procesję i przyniesiemy obraz Matki Bożej do sanktuarium. A ksiądz proboszcz przypomni głównych punktów, nie potrzeba już? Wszystko jest jasne? Wszystko jasne, dobrze. To jednak ja zaproszę na dzisiejszy apel. O 21. Apel. Jasna Góra w Tulce. Z trąbką oryginalną ojca Józefa. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.